W momencie, kiedy znajdujemy się w jakiejś stresującej sytuacji, czujemy, że ktoś zrobił nam jakąś przykrość, ktoś zachował się nie fair i zaraz może dojść do jakiegoś konfliktu, w naszym umyśle zaczynają wtedy działać dwa destrukcyjne mechanizmy. Jeden z tych mechanizmów polega na tym, że nagle zaczynamy widzieć przede wszystkim winę tamtej osoby, trochę ją zaczynamy demonizować, szukamy wszystkiego, wszystkich rzeczy, które ta osoba robi źle, która w przeszłości robiła źle, nawet doszukujemy się być może jakichś złych intencji, dlatego że prawdopodobnie próbujemy udowodnić swoją rację. Natomiast jednocześnie w drugą stronę działa drugi mechanizm, który wybiela nas ze wszystkich naszych złych uczynków. Zapominamy o tym, że my kiedyś też postąpiliśmy podobnie. Nawet jeśli tamta osoba nam o tym przypomina, to teraz już nie ma to żadnego znaczenia, bo to ona jest winna, więc po co to w ogóle zawracać sobie tym głowę. I właśnie z tego powodu też nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia, bo niespodzianka, tamta osoba też ma takie mechanizmy w swojej głowie. Obwinianie i samousprawiedliwianie. Dlatego jeśli naprawdę zależy Ci na tym, żeby zacząć dogadywać się z innymi ludźmi, to przede wszystkim warto odwrócić te mechanizmy na swoją korzyść. Zamiast obwiniać tamtą osobę, zacznij ją usprawiedliwiać. Dlaczego ona mogła się tak zachować? Co ona mogła czuć? Jakie potrzeby mogły stać za tym jej zachowaniem? I jednocześnie, być może zamiast samousprawiedliwiania się, nie do końca się obwiniaj, natomiast spróbuj spojrzeć na swoje zachowanie krytycznie, czy na pewno zachowałeś się dokładnie tak, jak chciałeś, czy nie byłoby przypadkiem lepiej zachować się trochę inaczej, czy nie popełniłeś jakichś błędów, bo dopiero analizując to, w jaki sposób Ty sam się zachowujesz, możesz wyciągnąć wnioski i możesz zacząć się uczyć. Właśnie dlatego, że nie odwracamy tych mechanizmów. Bardzo często kłótnie trwają latami, latami tkwimy w toksycznych związkach, latami powtarzają się dokładnie te same schematy, z których nie możemy wyjść. Mam nadzieję, że ta wiedza będzie dla Ciebie cenna i wyciągniesz wnioski, natomiast wiedza to jedno, a ćwiczenia i przełożenie tej wiedzy w nawyk to coś zupełnie innego. Dlatego zachęcam Cię, żebyś zapoznał się z moim kursem Doskonałe Relacje w 30 dni, bo dokładnie dzisiaj do północy masz okazję zdobyć ten kurs w zdecydowanie niższej cenie. Od jutra cena rośnie i będzie to standardowa cena, po której ten kurs będzie dostępny i nadal będzie warty swojej wiedzy, natomiast jest to okazja dla Ciebie, żeby trochę zaoszczędzić. W pierwszym module dostaniesz mnóstwo wiedzy na temat działania mechanizmów, które są w relacjach, na temat tego, jak podchodzić do drugiego człowieka, w jaki sposób krok po kroku prowadzić rozmowę, co dokładnie mówić w określonych sytuacjach, tak, żeby nie doprowadzać do konfliktu, nawet z totalnie toksycznymi osobami. A w drugim module przez 30 dni dostajesz ćwiczenia, w których wykorzystujesz tą zdobytą wiedzę, najpierw sam się zastanawiając nad tym, w jaki sposób podejść do danej sytuacji, którą przedstawiam, a dopiero później słysząc, w jaki sposób ja mógłbym podejść właśnie do tej konkretnej sytuacji. Więc w ten sposób ta wiedza i to zachowanie może Ci wejść w krew, dlatego jestem przekonany, że po tych 30 dniach Twoje relacje będą zdecydowanie lepsze i to będzie umiejętność, która zostanie z Tobą do końca życia. Dlatego zachęcam Cię, żebyś już teraz wszedł na stronę doskonałerelacje.pl i zainwestował w siebie, dopóki cena jest tak niska jak teraz, bo masz czas tylko do dzisiaj, do północy. Zrób to już teraz, doskonałerelacje.pl. Do zobaczenia po drugiej stronie. Robert Machel.